sportowa Polskiego Radia 24. Witam Państwa, witam naszego gościa, senator Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister obrony narodowej. Dobry wieczór, panie ministrze, dobry wieczór, panie senatorze. Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy. Dziś rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar miał swoje wystąpienie w Senacie, a po senatorowie, chciałem powiedzieć parlamentarzyści, nie skłamałbym, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości ostentacyjnie opuścili salę. Dlaczego, po co i na co? Panie redaktorze, ta debata wciąż trwa w Senacie, bo w tej chwili trwają wystąpienia senatorskie i te peany, które dziś artykułują senatorowie tęczowej koalicji rządzącej Senatem, no naprawdę są przedziwne. Najlepszy rzecznik, niezłomny i tak dalej, i tak dalej. To wystąpienie pana Bodnara było absolutnie konfrontacyjne i wskazywał jednoznacznie, wręcz łajał naszą część senacką, senatorów Prawa i Sprawiedliwości, czy część rządzącą, rządową. To absolutnie nie było, nie miało miejsca jeszcze do tej pory w Senacie poprzednich kadencji, aczkolwiek nie odbiega to od sprawozdania, które prezentował Bodnar w ubiegłym roku. Przypomnę, kiedy to dostał bukiety kwiatów od senatorów Koalicji Obywatelskiej. Ale dzisiaj pan Bodnar pokusił się o takie daleko idące stwierdzenia. Ja bym chciał zacytować, bo to chyba jest dość interesujące. Jeszcze konstytucja i prawa obywatelskie nie zginęły, póki o nie walczymy, czy inne takie patetyczne sformułowania, które wypowiadał pod adresem senatorów Koalicji Obywatelskiej, czy wręcz chwalił się swoimi działaniami na szczeblu europejskim, międzynarodowym, ale także i krajowym, przed sądami, gdzie bronił osób, praw osób LGBT. Chwalił się również działaniami podjętymi w stosunku do samorządów różnych w naszym kraju. A o Sławomirze Nowaku, chociaż się dziś pan rzecznik zająknął, czy nie powiedział nic? Panie redaktorze, no naprawdę to dzisiejsze wystąpienie, no trudno jest nawet komentować, bo jeżeli ja dzisiaj słyszę na przykład z ust pana senatora Kwiatkowskiego, który mówi, że to jest najlepszy rzecznik w historii, a przypominam sobie jeszcze przecież nie tak dawno głosowanie w Senacie przed już prawie 6 laty, kiedy to Bodnar przeszedł praktycznie bodajże chyba jednym głosem w Senacie, gdy został rekomendowany przez Platformę Obywatelską i większość parlamentarną w Sejmie. Jednym głosem przeszedł tylko wtedy w Senacie i jednoznacznie ta szczególnie konserwatywna część senatorów ówczesnej Platformy Obywatelskiej zagłosowała przeciwko tej kandydaturze. Zastanawiam się, jak się dzisiaj czują ci senatorowie konserwatywni Platformy Obywatelskiej, na przykład pan Ujazdowski czy państwo Zdrojewscy. No, trudno mi jest to zrozumieć. No rozumiem. Skoro już pan podrzucił do dyskusji nazwisko Kwiatkowski, to skupmy się i na tym nazwisku. Dorzućmy jeszcze nazwisko senatora Gawłowskiego. Dorzućmy jeszcze nazwisko Nowaka przywołanego przeze mnie. Nie odnosi no i senatora pan wrażenia, Piniora, że... proszę nie zapominać, panie redaktorze. Jeszcze raz. Pana senatora Piniora, proszę nie zapominać. No byłego senatora, Józef Pinior nie jest już senatorem. Wyrok usłyszał, w związku z powyższym do tej mojej wyliczanki za bardzo nie pasuje. Ja wyliczyłem tych trzech polityków między innymi dlatego, że dwóch z nich jest czynnych. Sławomir Nowak czynnym politykiem nie jest. Co prawda próbował doradzać i być spin doktorem podczas ostatnich wyborów prezydenckich, ale to się nie liczy. Do czego zmierzam? Mamy te trzy nazwiska, są postawione zarzuty, no i właściwie nie ma żadnego efektu finalnego. Teraz pytanie, co nie działa na linii sąd, prokuratura, prokuratura, sąd? Panie redaktorze, to jest rzecz przedziwna, bo przywoływane przez pana osoby, na których ciążą bardzo poważne zarzuty, dziś pełnią swoje mandaty, pełnią swoje funkcje, przynajmniej w dwóch przypadkach panów senatorów Gawłowskiego i Kwiatkowskiego. Nic sobie nie robią z tych zarzutów i z tych
oskarżeń. I to jest sytuacja bardzo dziwna i źle świadcząca chyba o naszym kraju i o wymiarze, a szczególnie o wymiarze sprawiedliwości. No bo jeżeli pan senator Gawłowski, który jest senatorem niezależnym, ale ta koalicja, którą ja nazywam tęczowa, bo to jest i Lewica, i PSL, i Platforma Obywatelska, i koło samorządowców, tworzą specjalną komisję dla pana senatora Gawłowskiego, aby mógł być zadowolony ze swojej funkcji zasiadania w Senacie i tworzą specjalną komisję nadzwyczajną do spraw klimatu. No to o czym to świadczy? No to świadczy tylko o tym, że popierają te działania, te zarzuty, które są... A może niekoniecznie, panie senatorze, to zbyt daleko idący wywód. Ja bym popatrzył na to pragmatycznie. Przewodniczący komisji bierze wyższe uposażenie aniżeli członkowie. No niejednokrotnie no jest tak, panie redaktorze, ale proszę, że przewodniczący komisji zarabia, a członkowie nie zarabiają. No tak w uproszczeniu. No ale panie redaktorze, proszę pamiętać też o tym, że ta większość senacka, ona jest zawieszona na jednym głosie i ten głos Gawłowskiego, który jest senatorem, przynajmniej tak zapisane jest na stronach Senatu, niezależnym, ale głosuje zawsze tak jak większość senacka, no mogłaby sprawić niespodzianki, gdyby nie został w sposób należyty przez większość senacką potraktowany. W mojej ocenie to nie chodziło o względy finansowe, bo pewnie znając te zarzuty, które pojawiły się w stosunku do Gawłowskiego, dla niego to nie jest jakiś dodatkowy, znaczący grosz, ale bez wątpienia nobilitacja i możliwość łajania członków rządu, szczególnie w tym obszarze ochrony środowiska i klimatu, bo tak to się bardzo często na komisjach odbywa. No w takim razie będziemy prosić senatora Gawłowskiego, żeby wytłumaczył chociażby prezydentowi miasta stołecznego Warszawy, kto odpowiada za podwyżki związane z wywozem nieczystości. Czy jest to rząd pisowski, czy jednak jest to rząd koalicyjny PO-PSL-owski? To jest na razie pytanie otwarte i do niego warto powracać. Natomiast czytam z zaskoczeniem, że dostaniemy kolejne, no i teraz tutaj mam wątpliwość, jak to ująć. Samoloty transportowe, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Natomiast pytanie brzmi, czy to są wraki, czy te maszyny jeszcze się do czegoś nadają? Absolutnie to są samoloty, które będą używane przez siły zbrojne. Tych 5 Herkulesów, które otrzymamy, które będą odpowiednio przystosowane również do tego, aby służyły polskim żołnierzom, szczególnie w kontekście naszych zobowiązań sojuszniczych i naszych misji prowadzonych w ramach polskich kontyngentów wojskowych. Te maszyny, które dziś posiadamy, są bardzo mocno wysłużone. Te Herkulesy klasy H, C-130H, one będą bez wątpienia o wiele lepsze niż te, którymi dysponujemy dzisiaj. Będą nowsze średnio... niewątpliwie, bo rocznik ich to 85 z tego, co sprawdzam. Panie redaktorze, ale ja bym tutaj nie dyskredytował tych działań, tegoż zakupu, bo w tej kategorii statków powietrznych to samolot 30 czy 35-letni to naprawdę nie jest stary samolot. Proszę zauważyć, bombowce strategiczne, które wykorzystują Stany Zjednoczone, które pojawiają się od czasu do czasu również nad Polską, no to nie są statki powietrzne pierwszej nowości i też wyśmienicie realizują zadania operacyjne. Ja jeszcze raz powtórzę, w tej kategorii statków powietrznych naprawdę to są bardzo przyzwoite maszyny i cieszymy się z tego, że one zasilą polską flotę, polskie siły powietrzne. Panie ministrze, jeżeli pan się cieszy, to i ja się cieszę, natomiast tak się zastanawiam, czy nie moglibyśmy wzorem Grecji pójść i Greków. Grecy otrzymali od Stanów Zjednoczonych nieodpłatnie 40, a nie, przepraszam, to my otrzymaliśmy pojazdy czterokołowe. Natomiast Grecy otrzymali śmigłowce szturmowe. Nie moglibyśmy tych śmigłowców sobie ściągnąć?
Panie redaktorze, program KRUK, który będzie realizowany i jestem przekonany, że musi być realizowany w najbliższych latach, zresztą jest to zapisane w planie modernizacji technicznej na lata 2021-2035, muszą zostać zakupione śmigłowce na potrzeby sił zbrojnych, bo te, którymi w tej chwili dysponujemy, Mi-24, są bardzo przestarzałymi konstrukcjami. Panie senatorze, ale to pan nie musi tego mówić, ograniczone. Bo wszyscy mamy tego pełną świadomość. Tylko cytując pewnych posłów opozycji, karakanów nie kupiliśmy. W związku z powyższym, no to co możemy kupić? No, były minister obrony narodowej mówił o jakimś konsorcjum polsko-ukraińskim. No i też tego nie wyszło. No to co my będziemy mieli? Panie redaktorze, ale tutaj to jest zupełnie inna kategoria śmigłowców. Śmigłowce te bojowe, szturmowe, to w przeciwieństwie do śmigłowców wielozadaniowych, to jest zupełnie inna kategoria i tutaj bez wątpienia jest też kilka krajów, kilka firm, które pewnie spełniałyby oczekiwania, czy produktów, które spełniałyby oczekiwania sił zbrojnych, ale tutaj zdajemy się w pełni na stronę wojskową i bez wątpienia tutaj gestorzy będą mieli bardzo wiele do powiedzenia w zakresie, jaki ten sprzęt będzie pozyskiwany. No dobrze, ale to już eksperci się wypowiadali. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Panie ministrze, pamiętamy. Ja o tym pamiętam. Niestety musimy kończyć. Chcę pana dopytać, że kiedy wreszcie będziemy mieli te śmigłowce? Panie redaktorze, mówimy o śmigłowcach, następcach śmigłowców Mi-24. Przed nami jeszcze przynajmniej kilka lat do momentu, kiedy dokonamy wyboru tego statku. Kilka, to znaczy ile? 2, 3, 4, 5, panie redaktorze, 6. Nie, to naprawdę musi być bardzo przemyślana decyzja ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i ze strony polskiego wojska. No my mamy już w tej chwili określone przemyślenia i no, jest jeszcze za wcześnie, żebym ja jako wiceminister obrony narodowej pewne kwestie przesądzał, bo o tym oczywiście będzie decydował minister obrony Mariusz Błaszczak, ale skoro... To zapytam w takim razie podchwytliwie, czy przed lotem F-35 te śmigłowce będą, czy nie? Nie, panie redaktorze, no oczywiście, że możemy mówić o porównywalnym tym terminie, bo przypomnę, że F-35 pierwszy, który będzie oblatywany z polską szachownicą biało-czerwoną, to jest rok 2024. Rok 2026 styczeń to będą pierwsze maszyny, które przylecą już do Polski, będą stacjonować w Polsce, bo przypomnę, że jeżeli chodzi o F-35, to jest ten okres dwuletni 2024-2025. Bardzo dziękuję. Natomiast to te śmigłowce będą przed przylotem pierwszego F-35, czy nie? Nie, na pewno nowych śmigłowców, tych, o których mówimy, nie będzie przed rokiem 2024. Wojciech Skurkiewicz, bardzo dziękuję panie senatorze, panie ministrze. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.